Witam szanownych zebranych w trzecim odcinku z Odkrywki. Słuchajcie, dużo zmian nie ma, jeśli chodzi o wersję nową deku. Różnicą jest taka, że wyleciała susza, która się nie sprawdza. Wleciał w to miejsce Kahir, który będzie odkrywał nam 4 karty, więc jeżeli Kahir będzie odkrywał 4 karty, no to przydałyby się też mangonele zamiast skorpionu. Dlatego są tutaj też mangonele. No i Egan, gdyby nam mangonele zablokowali, ewentualnie my musielibyśmy coś przeciwnikowi zablokować, to Egan jak najbardziej. I to by było tyle, jeśli chodzi o wszystkie zmiany. Egan oczywiście jest za płotkę, która jest dobra, ale przy takiej ilości odkrywki możemy na spokojnie Asirą wrzucać sobie 2 golemy. Więc to wygląda tak. No i ogólnie deck jest bardziej teraz nastawiony na odkrywanie kart przeciwnika, żebyśmy wiedzieli, z czym gramy. Tak więc lecimy do gierki. Myślę, że omówienie wystarczy zmian. Lecimy na zwykły ranked. Zobaczymy, może wsiądzie ładnie. Serdit. O Serdicie myślałem, żeby wrzucić do tego deku, ale nie był jakiś wybitnie potrzebny. No bo to jest 6 plus 5, no to w sumie 11 za srebrną kartę, słabo, a ta umiejka, która zmniejsza do 1 odkrytą kartę, też nie jest jakaś wybitna. No tego nie chcemy, tego nie chcemy. No wymienię to. Dobra, ładnie. Bałem się, że dostanę... golema. Ja zaczynam, dobra. Zaczniemy sobie w ten sposób. O, w ogóle mangonele można stawiać na różne... Na różne co? Wszystko w porządku? Kurde. Na różne linie. Coś się ostatnio zacinam bardzo. No i co, i nie mam w co strzelać. Alchemików w sumie mogłem też wymienić, bo to już za dużo trochę odkrywki będzie, no ale nic. Odkryjemy coś od niego. Miałem odkryć swoich, ale susza odkrycie jest dość istotne. Też musieliśmy na Spellatla trafić nasz... Trafienie na Spellatla nie jest za fajne. Alchemika nie chce. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Karty dorzuca, spoko. I to jeszcze złote. Mi pasuje. Niech się męczy. Nie ma wyroczni, więc jest ok. Wyrocznie możemy jedną skasować Peterem, drugą skasować kombem z Bonhartem. No, teraz przyszedł. Odpowiedź na suszę. Może będzie Ragnarok. Dobrze, że ona nie może wskrzeszać złotych kart specjalnych. I co ja mam zagrać? No tego zagram, no co? Znów na front. Nic lepszego tutaj nie wymyślę. Dobrze, jakby miał Ragnarok, to byśmy się go pozbyli i nie byłoby problemu. Czy ja chcę coś wymienić? Chyba nie chcę nic wymieniać. Zagram tak i on pewnie to zabije jakimś piorunem. Bo przecież tych piorunów to ma od... Groma jeszcze ciut. Ile użył? 2 pioruny, 3 pioruny. Z czego jeden jest stworzony? Dobra, jest. Pokaż, na co cię stać. Jest i Ragnarok. A teraz to czyste niebo leczy, zapomniałem. Fajnie. No i w sumie złotą kartą zrobił jeden punkt. Serio? Jeśli chcesz pokoju, serio, stary? Ja się teraz dowiem, co ty masz fajnego na łapce. Aha, takie coś. No dobra. Nie boisz się? No to jest trochę upierdliwe. Bo ma tarczę. Naprawdę to jest upierdliwe z tą tarczą.
No nic, co ja mogę sobie wrócić do deku? Mogę sobie wrzucić. Ale nie chcę. Jej, co mogę wrzucić do deku? No, też za bardzo nic nie chcę tam wrzucać. Dobra. Lecimy z Kahirem, dowiemy się resztę jego kart. Nie jestem w gadzie. Raz, dwa, trzy i tą swoją wymienimy. Znów na front. Dobra, wiemy, z czym gramy. Na szczęście on nie wie, z czym on gra. To jest jeden mały, drobny problem, że to ma tą tarczę. Dobra, zagramy sobie Asirę. Wrzucimy tego golema do deku. I co, i piechura? Czy jej coś cofniemy? Czy jej mogę coś cofnąć, co może ją wnerwić? No, wrzucenie tego jej nie wnerwi. To wyciągnie jej alchemika. Chociaż w sumie jak jej wrzucę tego alchemika i tym będzie musiała wyciągnąć alchemika, a nie na przykład wyrocznie, no to może ją trochę wnerwić. Ja bym zrobił tak. Wytrwałości, miły. No dobra, no sobie tutaj uderzyła, niech będzie. Zaraz. Czy on nie gra... A nie, bo on może grać tych gości z Dolblatana, ale nie ma ich na ręce, więc wyrocznie dostają buffów. O, to lipę ma. Późno zauważyłem. W ogóle wróciłem sobie golema. A co odkryje? Nic nie odkryje. No to jest lipa. Musiałbym zagrać Petra i strzelić. Dobra, niech będzie ten Peter. Wiem, że tego pożałuję. Bo zaraz wejdą te dupki z Dolblatana. I mnie to będą robić. No ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Dobra, jest jeden. Jest jeden typ z Dolblatana, akurat z trzynastką to... Można się go od razu pozbyć. Z tego wejdzie drugi. I z tamtego być może wejdzie trzeci, chociaż nie ma takiej pewności, bo tam wyjdzie na pewno... Elfi najemnik, którego wrzuciłem mu przed chwilą do deku. A czemu ten ma 11? A bo tamtego wyciągnął krzyżem. Dobra, to by się zgadzało. Mogę zagrać alchemika i odkryć sobie zwiadowcę. Mogę zagrać zwiadowcę. Zagram sobie zwiadowcę. Zagram sobie zwiadowcę. Może on coś dobierze, chociaż z tych kart to... Tak średnio. Dobra, jest alchemik. Najemnik. Jest najemnik i zarodniki. Serio ktoś to gra? Jeszcze przez to przegram, bo dziewię. A, przegram przez to. Ale lipa. Witaj, o co chodzi? I co, gra dobicie? Nie? Aha, jeszcze jeden taki. No nic, no nie siadło. Jak mnie te spelatele denerwują. Macie dek ustawiony pod to, żeby strzelać jak najwięcej. I oczywiście dostajecie spelatel, którego strzelać nie możecie, bo nie ma kreatur. Super. Nie ma to jak grać kontrolnym dekiem. Na gościa, co nie ma kreatur. Ale zobaczcie, jakie to jest mocne, że on nie mógł uchować wyroczni. A i tak to sobie wygrał. Może powinienem tą pierwszą turę bardziej przycisnąć. Fatir, Kahir, Geralt. Egan. Egan będzie potrzebny? Szczególnie. Cynthia lepsza. No, wolałbym więcej tych Mangonelli mieć, no ale nic na to nie poradzę. Pomysł jest taki, żeby zagrać Mangonele, odkryć mu karty, wyciągnąć golemów, strzelić za 8, no bo to będzie strzelało za 8. Później zagrać Kahira, odkryć sobie trzech tych.
Jesse Loch, say hey. Dobra, i teraz gramy takie. Odkrywamy u niego cztery karty. Ładne wejście. Esela say hey przyszedł. Au. Mam jak strzelić mocno? Nie mam jak strzelić mocno. No Fatir. No Fatir też za 8 niby strzela. I odkrywa 4 karty. Dobra, zagramy sobie Fatiera. Wiedziałem, że o to poprosisz. Nasze dwie. Intwe, ale to jest dobrze, bo możemy sobie zagrać Bonharta na Geralta. Jeszcze mamy Kahira, który trochę postrzela. No chyba, że zginie Mangonela, to nie będzie strzelał. W ogóle Cynthię miałem zagrać, zapomniałem. Zobaczmy. Aha, czyli punkty dla mnie mówisz. No i teraz kwestia tego, czy ja chcę grać Cantarelle, czy nie. Zagram. Mam taką przewagę, że mogę zagrać. Alchemik. A coś innego? Mangonela. Będzie cisnął? Jak myślicie? Pewnie zagra Meno. Jak będzie grał? To jest Meno Kehorn? Tak, Meno Kehorn. Dokładnie, tak jak mówiłem, jest Meno. 8 punktów. I teraz jakbym zagrał sobie Mangonelę, to mam za mało. No ta na pewno wystarczy. Dobra, on tam bufiki. Okej. Okay. Czyli możemy Mangonelę wyrzucić. Dobra, przeżyła nasza Mangonela. I teraz mogę wziąć i zestrzelić mu jednego egzekutora. Ewentualnie odkryć karty i strzelić za 16. Jego dwie karty plus swoją jedną taką. No i jedną niestety będę musiał odkryć, której nie chciałbym. No dobra, ale zagramy tak. Zrobię co muszę. Jedną taką. Dwie jego. No i odkryję jakąś swoją, na przykład zwiadowcę. Bo to jakby nie było, są 4 punkty obrażeń. No dobra, ale z tego nie strzelasz, stary. No i się poddał. I elegancko. Powiem wam, że tą wersją mi się gra jakoś przyjemniej. No co prawda nie sprawdza się na spelatele, to jest jasne. No bo jak mamy wygrać kontrolną talią z deckiem, który... Nie każda bitwa. O, odkrywka na odkrywkę, fajnie. No to mamy Mirora. Chcesz spokoju? Szykuj się na wojnę. Dawno Mirora nie było. Odkrywką nie było wcale. Można się wykazać. Dobra, jest Cantarella, przyda się. Bym jeszcze tego zwiadowcę wymienił. Dobrze, bałem się, że Golema będę miał. Czy ja Golema na początku nie wymieniłem? Chyba wymieniłem. Więc Golema bym nie miał. Bym musiał sprawdzić na nagraniu. Dobra. I teraz tak. Mamy świetny początek. Bo nie mamy Mangonelli. Ja pierdzielę. Ale lipa. Dobra, zagram Cantarelle, no co mogę zrobić? Tego nie chcę. Ja pierdzielę, serio? Nie każda bitwa musi kończyć się przelewem. Dobra, zagram kartę. Spoko, spasujemy. Znów na front. Dobra, wywalił wszystko.
Wywalił całe combo na kantarelle. Mamy przewagę kart. I to pomimo przegranego koń flipa. Myślę, że jest całkiem nieźle. Tylko weź, daj mnie Mangonelę, no. Ja pierdzielę. Co ten mulligan? I tak Mangoneli nie ma. No kurde, są trzy Mangonele w deku. No i odkrył mi Geralta. Świetnie po prostu. Też mu odkryje Geralta. Nordlingowie nigdy nie przestaną nas nienawidzić. Może odkryć tą Astirę? Nie. Nordlingowie nigdy nie przestaną nas nienawidzić. Lecimy punkt za punkt. Zagranie za zagranie. Tylko weź nie pasuj. To wymienię sobie w następnej turze. Dobra, nie będzie takiej tragedii, tylko muszę się pozbyć tych badziewiaków. Przydałaby się do tego Mangonela jednak. Też mogłem w sumie Bonharta zagrać. Na to byłoby 11 punktów. Plus 4 strzału, 15. To z Geraltem jest 20, ale z Geraltem już go nie zagram. Biorę się do roboty. Z tym jest 17. Aż ty. Dziadu jeden. Siedemnaście punktów jestem w stanie zrobić. Ja będę musiał zagrać Kahirio. Tak, zagram tego Kahirio. Nie mam wyjścia, muszę zagrać Kahirio. Wymienić te dwie karty i liczyć na to, że nie dostanę tych golemów dziadowskich. To może być? No niech będzie. Wszystko jest już przygotowane. Fatier? Może kartę na wymieni? No halo! Serio? Dlaczego? Ta karta nie wyskoczyła. Powinien mi kartę wymienić. Co za bezsens. To jest zbugowane chyba. No, za każdym razem, gdy ujawnisz jednostkę w twoje ręce, zagraj ją i dobierz jedną kartę ze szczytu. No jest ujawniona. No kiedyś to działało inaczej. No nic, no zagram sobie takie. Te już nie ujawnię. Mogę ujawnić coś od niego, no co? Co za bezsens. Myślę, żeby trzy Mangonele w deku. Zostało mi 8 kart. Z czego trzy Mangonele? No serio? Ja tu nic zrobić nie mogę już. Mogę sobie zagrać takie. Z Astirą mi zestrzelić Fatiera. No i to mi daje jeszcze jakieś pole manewru. Ja znając życie, to ma tu zwiadowców. Ale się wnerwiłem teraz. Na te Mangonele, na to, że to nie wyskoczyło. Przedobrałem sobie konstrukta. O rany. Czas zobaczyć, co on tam ma. W ogóle jest sens grać. Starcie. No serio, ma dwóch zwiadowców jeszcze. No bez jaj. Nie no, nie wygram tego, nie ma opcji. On tu ma po 17 punktów. Bez sensu. No to jest kwestia tego, że nie dobrałem ani jednej Mangoneli. A on miał rozdanie po prostu idealne. No nic, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie odcinka i całej serii z odkrywki. Widzimy się w kolejnej serii, w kolejnych odcinkach. A tymczasem bywajcie. Cześć!